toczy teraz dość trudną, misterną grę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Ma na karku Rosję, ma blisko Rosję, a nie ma jeszcze ani tej bazy, przecież, czy nie ma blisko wojsk amerykańskich, ani nie ma praktycznie żadnych innych gwarancji. Dlaczego by Rosja nagle nie mogła zrobić przewrotu albo zielonych ludzików, jakiejś wojny hybrydowej i przejąć rząd w Mińsku? Nie ma jeszcze gwarancji. Dlatego on z jednej strony wysyła takie SOS, ludzie, ratujcie, ja chcę do wolnego świata, ale musicie mi pomóc. Ale z drugiej strony mówi, bazy nie, bo i tu te nawet media białoruskie pokazują, że baza w Polsce dla, z punktu widzenia Łukaszenki, nie jest korzystna z dwóch powodów. Pierwszy nasz, no bo wtedy Polska idzie w górę. On jest mniej potrzebny Amerykanom. No stracą Białoruś, no to tam przeżyją jakoś, a Białorusini już niekoniecznie. Nie? Czyli silne oparcie Polski na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, no to akcje Białorusi i Ukrainy zresztą idą w dół, bo oni nie są już tak potrzebni. Oni wtedy muszą sobie dobrze układać relacje z kim? I tu ci pogromcy banderowców? Chcecie Ukrainy, która będzie nam jadła z ręki? To zbudujmy w Polsce silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To Ukraina, Białoruś będą się z nami, tak jak w Złotym Wieku, musieli dogadywać, żeby mieć ochronę przed Rosją. To Polska będzie ich chroniła przed Rosją wtedy. A jeśli się dogadają bezpośrednio z Amerykanami, co się teraz dzieje na Ukrainie, co się teraz zaczyna dziać na Białorusi, to gdzie Ukraińcy będą mieć Polaków? No wiecie gdzie. No, także to jest prosta układanka, to już szczekajcie dalej na Amerykę i tak dalej, to z tego na pewno wyjdą ciekawe rzeczy dla Polski. Tę najwspanialszą pieśń świata chrześcijańskiego, mówiącą właśnie o tym, że Jezus, wchodząc do serca grzesznika, obmywa go całkowicie i to jest z łaski, czyli nie z żadnej naszej zasługi, czyli myśmy nic nie zrobili, żeby na to zasłużyć. Myśmy zrobili, żeby zasłużyć na piekło, a zbawienie, niebo, wolność w Chrystusie jest całkowicie Jego dziełem. My przyjmujemy je w darze, z łaski. To śpiewa cała Ameryka, to śpiewa prezydent Trump. Pytanie, czy zaśpiewasz to ty? Pytanie, czy zaśpiewa to Polska? To jest pytanie o przyszłość, być albo nie być państwa polskiego. To jest pytanie o przyszłość narodu polskiego.